Dzień dobry wszystkim. Widzę, że już jest nas całkiem sporo. Będę wdzięczna za informację, czy nas dobrze widzicie, słyszycie i czy widzicie prezentację. Dzisiaj spotykamy się na kolejnym webinarze Nocy Bibliotek. Będziemy rozmawiać o mocy bibliotek, o waszych zasobach, o waszych supermocach i o tym, jak uwolnić ten potencjał, który was drzemie. Wszystko widać i słychać. Super, dzięki. Prezentacja też rozumiem. Wspaniale. Dobra. Zanim zaczniemy, chciałabym wam powiedzieć o naszych przyszłych spotkaniach. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, będziemy mieć warsztat stacjonarny w Warszawie we współpracy z zespołem TikTok Polska. Będziemy próbować nagrywać i montować krótkie filmiki. Porozmawiamy o tym, jak może to wspierać waszą promocję i komunikację. Także zachęcam w Warszawie o 12, ale jeśli nie możecie być z nami stacjonarnie, to kolejnego dnia we wtorek 17 września również spotkamy się online. Za sekundkę wrzucę linki do zapisów. A w piątek, w przyszłym tygodniu, spotkamy się o 12, żeby porozmawiać o dostępności, o tym, jak możecie sprawić, żeby różnorodne grupy w waszej lokalnej społeczności mogły się czuć bezpiecznie, dobrze i swobodnie podczas realizowanych przez was działań. I już ostatnie spotkanie to będzie 1 października, takie podsumowujące, ale również organizacyjne. Odpowiemy wtedy na wszystkie wasze pytania odnośnie Nocy Bibliotek i podsumujemy właśnie, co się wydarzyło i co przed nami 11 października. W tym roku widzimy się w piątek. Pamiętajcie, że trwają zapisy. Warto zapisać się chwilkę wcześniej, bo niestety nasz system nie jest w pełni zautomatyzowany. Może to chwilkę trwać. Także jeżeli jeszcze nie jesteście na mapie, już się zgłosiliście, to nie martwcie się. Na pewno w końcu się pojawicie, ale tak jak mówię, proszę o chwilkę cierpliwości. W tym gorącym okresie września-październik mamy dużo zgłoszeń, więc to troszkę dłużej trwa. Prócz webinarów obecnie trwa również rekrutacja do naszego programu Szkoła Twórczych Praktyk. W tym roku zapraszamy przede wszystkim duety bibliotekarka i nauczycielka. Jeśli jesteście zaprzyjaźnieni ze szkołami w waszych lokalnych miejscowościach lub chcecie wejść w taką współpracę, to serdecznie was zapraszam, bo w ramach Szkoły Twórczych Praktyk możecie zorganizować super projekt z młodzieżą w oparciu o kurs edukacji kulturowej, który jest oczywiście bezpłatny, cały ten program jest bezpłatny. Również organizujemy warsztaty, webinary, będziecie też mieć wsparcie mentorki. Metodologia i narzędzia, wszystkie te rzeczy są bezpłatne. Zaraz wrzucę też link z informacją o tym kursie. Serdecznie was zapraszam. Już przechodzimy do tematu dzisiejszego spotkania, czyli mocy biblioteki, do naszej wspaniałej prelegentki Justyny Szumańskiej, którą możecie już kojarzyć z zeszłego roku albo z programu Blisko, bo Justyna jest antropolożką kultury, edukatorką, trenerką i badaczką, właśnie też wspiera biblioteki i instytucje lokalne. Wspaniale, że Justyna podzielisz się dzisiaj z nami naszą twoją wiedzą. Super, że jesteś i już oddaję ci głos. Super, dzięki wielkie Olu, dzięki wielkie za przywitanie i witam wszystkich Państwa, witam wszystkich Was. Jeżeli to jest w porządku, to będę się zwracała do wszystkich w takiej pierwszej czy też w drugiej osobie, bo mam nadzieję, że to tak trochę, mimo tego, że jesteśmy online i to nigdy nie sprzyja jakiemuś takiemu przełamywaniu barier, ale może trochę nam pomoże. Także witajcie wszyscy, mam nadzieję, że nikt nie ma nic przeciwko. Ja nazywam się Justyna i widzę tutaj już na czacie, widziałam, że już niektóre biblioteki znam, niektóre biblioteki kojarzę, które są tutaj z nami. Bardzo mi miło was przynajmniej zobaczyć na czacie i super mi się też spotkać z tymi, których jeszcze nie znam. Ja uwielbiam biblioteki i mam nadzieję, że nasza współpraca, moja współpraca z bibliotekami będzie trwała jak najdłużej, bo ja naprawdę wierzę w biblioteki i uważam, że są idealnymi instytucjami kultury na poziomie lokalnym po prostu, ale mam nadzieję, że to też wybrzmi w tej no, krótkiej prezentacji, którą chciałam dzisiaj wam pokazać.
No właśnie, no już nie przedłużając, po takim krótkim przywitaniu, słuchajcie, chciałabym wrócić trochę do tego hasła tegorocznej Nocy Bibliotek, ale też hasła, które tak przyświeca naszemu dzisiejszemu spotkaniu, czyli to, że biblioteki mają super moc. No i słuchajcie, test, na początku przetestujemy też czat, bo mam do was pytanie i chciałabym, żebyście, jeżeli możecie, to odpowiedzieli właśnie na czacie, jakie supermoce mają biblioteki. Jeżeli widzieliście wcześniej temat, tytuł tego spotkania, tej prezentacji i może już pomyśleliście sobie, może zastanowiliście się, o jakich tutaj mocach mowa, to jak myślicie, jakie to mogą być moce? No właśnie, i chwilkę poczekam, jak tak będę starała się nie za dużo, ale tak dwa, trzy pytania wam zadać w trakcie tego webinaru i chwilkę poczekam, bo to chwilkę zajmuje, żeby wpisać odpowiedź, także właśnie będą takie chwilkę przerwy, ale no właśnie, będę też starała się czytać na bieżąco, jakie macie odpowiedzi na to, jakie supermoce mają biblioteki. Aleksandra pisze, że biblioteki mają dostęp do całej wiedzy, że to jest ich supermoc. Marta pisze, że mają supermoc, bo są w ogóle. Magdalena pisze, że mają możliwość zbierania informacji o lokalnych tradycjach. Mariola pisze, że w osobach bibliotekarek. Anna pisze, że zasoby są pod ręką, a dla uczniów supermocą biblioteki jest brak oceniania. Czyli biblioteka jako instytucja inna niż szkoła, też oparta na wiedzy w jakimś sensie, ale inaczej zorganizowana. Aleksandra jeszcze pisze, że potrafią integrować ludzi. Anna pisze, dajemy wiedzę, odpoczynek, super zabawę, czas dla czytelnika. Następnie piszecie książki, bibliotekarze i czytelnicy. I o tym też mam nadzieję jeszcze chwilę sobie porozmawiamy dzisiaj. Moc kreatywności, moc inicjatyw lokalnych, integracja, pracownicy. Wszechstronne, zawsze i wszędzie. Zbiory, wiedza, umiejętności, supermoc to empatia, moc robienia niemal wszystkiego, to jest też supermoc biblioteki właśnie. Miejsce odpoczynku, miejsce dla dzieci w spektrum, super bibliotekarki i super czytelników, przestrzeń do twórczości. No właśnie, jakbyście pomyśleli o tym, tak bardziej konkretyzując trochę to pytanie, no właśnie, co biblioteka robi tak najlepiej w waszym mieście, czy też w waszej gminie. Bo biblioteki to są takie instytucje, które funkcjonują na tym takim najbardziej lokalnym poziomie. Te biblioteki, którymi się zajmujemy dzisiaj, których wy też reprezentujecie. Oczywiście są też inne biblioteki, większe biblioteki wojewódzkie, Biblioteka Narodowa, ale porozmawiamy dzisiaj, chciałam tak bardziej się skupić właśnie na tych bibliotekach najbliżej ludzi. Co biblioteka robi najlepiej? W czym jako bibliotekarze i bibliotekarki, jako biblioteki jesteście bezkonkurencyjni? Co jest najważniejsze i najcenniejsze w bibliotekach? Gdybyście sobie zadali takie pytania, to co by z tego wyszło? W czym biblioteka jest absolutnie najlepsza? W czym jesteście bezkonkurencyjni? Robicie to absolutnie najlepiej. I teraz bez fałszywej skromności, bo ja wiem, że zawsze przy takich pytaniach jest taki ten krytyk w głowie, który mówi, no tak, ale Dom Kultury, ale OPS, ale w sumie gmina, coś, każdy coś robi, mam organizacje porządowe, ale wiecie, żeby jakbyśmy odłożyli taką skromność gdzieś na bok, bo ona w kulturze jest jej bardzo dużo i ja stoję na stanowisku, że trzeba czasem tej skromności troszeczkę ją odsunąć, to w czym jesteście bezkonkurencyjni? O właśnie, że w kontakcie z ludźmi, zrzeszaniem ludzi, w kontakcie z czytelnikiem jesteście lepsi, tak piszecie. W pomaganiu starszym ludziom z aplikacjami, załatwianiem spraw przez internet. Tym jesteście bezkonkurencyjni, nikt inny tego nie robi. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, słuchać i nie oceniać. Rozwija lokalny patriotyzm. Indywidualnie podejście, jednoczy ludzi, warsztaty, przyjemność, dostarczanie przyjemności czytania. To bardzo ładne. Bezpłatny dostęp do wiedzy, trzecie miejsce. Atrakcyjną ofertę i to bezpłatną. To jest bardzo ważne. W pozyskiwaniu środków finansowych na wszystko też jeszcze piszecie. Pomoc komputerem w tworzeniu CV, w kontakcie z ludźmi, spotkania autorskie. Dostosowujemy się do potrzeb. Biblioteka się dostosowuje do potrzeb. Integracja międzypokoleniowa. To jest wszystko bardzo ciekawe, co piszecie.
Nie, bo właśnie, jak się tak zastanowimy, w czym biblioteka jest najlepsza, to ile rzeczy przychodzi do głowy, prawda? Jeżeli myślimy o tych supermocach. Na co dzień pewnie nie ma takiej przestrzeni, ani takiego miejsca, żebyśmy tak sobie pomyśleli naprawdę, właściwie dlaczego robimy to, co robimy? W czym jesteśmy najlepsi? Gdyby biblioteka zniknęła, to co by się stało wtedy? Komu by jej brakowało? I kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, dopiero możemy docenić tak naprawdę, ile biblioteka robi i ile biblioteka znaczy. Właśnie, potrafimy zrobić wiele za niewiele, jeszcze pisze Aleksandra. Robimy coś z niczego. Właśnie. No właśnie, gdyby biblioteki nie było, jak by wyglądały wasze społeczności lokalne? Kiedy może znacie jakieś społeczności, w których nie ma biblioteki, jakieś miejscowości, w których akurat nie ma biblioteki ani żadnej filii? Jak one się różnią od tych, których akurat biblioteki są? No właśnie, i przechodząc do tego, tak podsumowując trochę, bo wszystko to, co powiedzieliście i co ja tu przeczytałam na głos, to bez wątpienia są supermoce biblioteki. Biblioteki mają właśnie takie supermoce, łączenia ludzi, integracji, robienia czegoś z niczego, międzypokoleniowego, warsztatów międzypokoleniowych, rozmowa, bycie po prostu, tak? Bycie też punktem informacji, bycie punktem zdobycia wiedzy, ale też przyjemności, rozrywki, przyjemności z czytania. Super. I ja zaryzykowałam właśnie taką trochę tezę, że to wszystko, o czym też mówicie, ale też o czym ja myślałam, kiedy myślałam sobie o supermocach biblioteki, to są ludzie i książki. Że jeśli miałabym to tak gdzieś tak już tak skonkretować takim lejkiem po prostu do samych, do takiego najkrótszej definicji, to supermoc biblioteki to są ludzie i książki. I o ludziach bardzo dużo tutaj powiedziałyście właśnie, że to są miejsca do spędzania czasu, do bycia z czytelnikiem, do stwarzania miejsca do spotkania, do stwarzania miejsca do integracji. I ci ludzie są bardzo ważni i ta nowoczesna biblioteka właśnie ludzi powinna, czy też często właśnie bardzo stawia na pierwszym miejscu. To w bibliotece ludzie są najważniejsi. I nawet tutaj chciałam wam pokazać taki już trochę, to jest już trochę taki vintage, a trochę taki graf, który przedstawia nowoczesną bibliotekę XXI wieku. I ono pochodzi z publikacji, która powstała 10 lat temu i nazywa się, to jest raport 2020 Vision, czyli wizja biblioteki w 2020 roku. Czyli to już 2020 rok już jest za nami, już dużo się zmieniło, ale zobaczcie, jak 10 lat temu myśleliśmy o bibliotekach, że nowoczesna biblioteka to taka, która inspiruje, stwarza warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, nieustannie się uczy, jest otwarta na współpracę, po partnersku traktuje inne instytucje i organizacje i jest innowacyjna. Ja bym do tego jeszcze dodała, że nie tylko po partnersku traktuje inne instytucje i organizacje, ale też pozwala się, sama jest traktowana i pozwala się traktować po partnersku. Jest pewna swojej pozycji, jest pewna tego, czym jest i jak ważna jest, jakie ma ogromne supermoce właśnie jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o społeczność lokalną, bo ta pewność, która jest w bibliotekach, to jest klucz do tego, żeby też była pewność wśród innych. Ja też mam za sobą sporo spotkań z samymi bibliotekami, ale też na takich konferencjach organizowanych czy przez Bibliotekę Narodową, czy przez Narodowe Centrum Kultury, w którym często wybrzmiewało taką bawę, że właśnie, my wiemy, że jesteśmy ważni, no ale ci decydenci na różnych szczeblach to już różnie z tym bywa, prawda? No właśnie, oczywiście wiemy, że tak jest. To jest... Żyjemy w takim świecie, jaki jest, nie jest idealnie i wielu z was pewnie się z tym boryka, niektórzy nie, bo ta świadomość coraz bardziej się rozszerza, co to znaczy biblioteka i jak ona jest ważna, ale wszystko zaczyna się właśnie tak naprawdę od was. Ci ludzie też w bibliotece to jesteście wy i wasze przekonanie o tym, że biblioteka jest niezbędna, żeby ta społeczność lokalna w ogóle funkcjonowała, działała, była, funkcjonowała i żeby była dobra. I to właśnie to partnerskie traktowanie innych instytucji, organizacji, to też wychodzenie z takiego, dla mnie to jest też wychodzenie z takiego poziomu, że znamy swoją wartość i wiemy, co możemy zaproponować, że nie jesteśmy tylko, nie czekamy, aż ktoś nam coś zaproponuje albo ktoś nam coś powie i my tak, no tak, oczywiście, no bo co my taka mała, biedna biblioteka możemy. Nie, to powinno być takie podejście, biblioteka naprawdę jest
ważna i jest mocą, jest tą supermocą sama w sobie. No właśnie, ale w tych ludziach czasem tu się pojawiały właśnie też książki w waszych odpowiedziach, tak trochę jako dostęp do wiedzy, prawda, że mamy dostęp do wiedzy, że mamy bezpłatny, że dużo robimy, ale często też w różnych spotkaniach, słuchajcie, ja się spotkałam też z takim dość stereotypowym może podejściem, że biblioteka to nie tylko książki. A wcześniej właśnie na poprzednich slajdach powiedziałam, że dla mnie taka super moc biblioteki to są ludzie i książki. I nie wiem, z powodu te książki tam się znalazły, ale ja często się spotykam z tym, że biblioteka to nie tylko książki. I chciałam was zapytać, czy może wy też się z tym spotykacie i co wy rozumiecie, jeśli słyszycie coś takiego, może sami czasem tak mówicie, to co macie na myśli mówiąc, że biblioteka to nie tylko książki? Że biblioteka to nie tylko książki, że to są ludzie. Czy coś jeszcze? Co to znaczy, wiecie, może tutaj trochę zaskoczenia tak wzięłam, ale często myślę, że pojawia się w takich dyskusjach, kiedy rozmawiamy o bibliotekach, no właśnie, to wszystko wspomniane powyżej, to miejsce spotkań, dyskusji, interakcje powiązane z literaturą. To również warsztaty, spotkania, kluby, rajdy. Nowe technologie, to co się dzieje między ludźmi lubiącymi książki, w takim znaczeniu, że to nie są tylko książki, ale też ludzie, no właśnie. To czytelnia, gry planszowe, miejsce organizacje, wszelka informacja, specyficzna, przyjazna atmosfera. To działalność, którą prowadzimy w zakresie kultury, edukacji, turystyki, bo wielu może się kojarzyć tylko z wypożyczaniem, a to tak naprawdę ośrodek kultury. Dokumenty życia społecznego, zajęcia dla dzieci, spotkania. No właśnie, nie tylko książka, bo robimy coś więcej, robimy coś innego. Biblioteka to nie jest tylko książka. I ja to tak czytam, no właśnie, to zdanie, to ze slajdu, Joanna pisze, to zdanie, które wygłaszają władze samorządowe, kiedy nie wiedzą, co powiedzieć o bibliotece. Ja trochę się pod tym podpisuję, bo to nie jest, jak to zdanie słyszę, to mogą za tym stać bardzo różne takie intencje. To, o czym wy piszecie, czyli to nie tylko książka, bo to nie jest właśnie takie stereotypowe tylko wypożyczanie. Przy podejście do lady, wymiana książki za kartę biblioteczną, dziękuję, do widzenia. Ale czasami spotykam się też z tym, że biblioteka to nie tylko książka, bo ktoś właściwie trochę nie wie, co to jest biblioteka. Trochę tak wypada powiedzieć, że to nie jest tylko książka. Że no właśnie, że to jest no, coś więcej i my robimy coś innego. I to jest też pytanie właśnie, co my mamy na myśli, mówiąc, że to nie są tylko książki, bo dużo się o tym też mówiło w kontekście bibliotek, co biblioteki mogą zrobić jeszcze poza tymi książkami. Przy czym mam wrażenie, że właśnie te książki były traktowane często jako wypożyczanie książek, że my nie jesteśmy tylko wypożyczalnią książek, rozumiemy mnóstwo innych rzeczy i wszystko to, co tu piszecie, jest doskonałym dowodem na to, ile rzeczy robicie, ile rzeczy się dzieje, jeśli chodzi o książkę i nie tylko, ale ja mam taką teraz po kilku latach tak naprawdę takiego właśnie dążenia do tego, żeby pokazać bibliotekę jako miejsce, w którym się dzieją mnóstwo rzeczy, która jest pełna supermocy, żeby trochę do tej książki wrócić, wiecie, i żeby tej książki tak do końca nie deprecjonować przy tym, kiedy chcemy pokazać się, że my robimy dużo innych rzeczy, żeby ta książka jednak gdzieś była w centrum, ponieważ to, co biblioteka ma na pewno, jako absolutnie jedyna instytucja, to one też mają różne rzeczy, one też różne rzeczy robią, a jednocześnie tylko biblioteka ma książkę, więc takie mówienie biblioteka to nie tylko książki jest oczywiście prawdą, z drugiej strony ja mam taką trochę propozycję, żeby zupełnie tak o tej książce nie zapominać. Ja wiem, że tutaj u was padło wiele razy ta książka w odpowiedziach, więc widzę, że tą książkę macie w sercu, chyba każdy bibliotekarz, bibliotekarka ma tą książkę w sercu, ale właśnie, żeby o niej nie zapominać, bo książka jest jedną z najważniejszych składowych biblioteki. Ja bym zaryzykowała takie twierdzenie, nie wiem, czy jest bardzo ryzykowne, ale właśnie to, co napisałam wcześniej, że biblioteka to są ludzie i książki i samo czytanie. To jest coś, co jest absolutnie super mocą biblioteki. Książkę, tak jak właśnie piszecie, jak książka od Mariola, wszystko wykorzystujecie książki do różnych działań.
O właśnie, że o tym była debata w Narodowego Centrum Kultury na Facebooku, że te książki to jest ta supermoc, wracając. To jest naprawdę coś, wokół czego możecie budować i wokół czego zachęcam, żebyście właśnie zawsze myśleli, żeby zawsze ta książka była w sercu, bo to są ludzie i książki. Tylko ludzie to jeszcze nie jest biblioteka, tylko książki to też jeszcze nie jest biblioteka, ale ludzie i książki, to jest, same książki to może być jakiś magazyn, prawda? Ale ludzie i książki i to czytanie to jest biblioteka i to jest supermoc, którą zachęcam, żeby mieć absolutnie właśnie w sercu swojej działalności. Słuchajcie, no bo jeśli pomyślimy teraz, rozbijemy to na czynniki pierwsze, z tych ludzi, książki i z tego, co razem z tego wychodzi, czyli z czytania, na razie weźmiemy ludzi. To słuchajcie, kto przychodzi do biblioteki i kto w bibliotece pracuje? Bo ludzie w bibliotece to czasem mam na myśli tylko tych, którzy przychodzą, prawda? Albo odwrotnie, tylko tych, którzy pracują. Ale to są zawsze, nie zapominajmy, to są zawsze dwie strony medalu. Ci, którzy w bibliotece pracują, wy, bibliotekarze, bibliotekarki i ci, którzy przychodzą. Co to są za ludzie? Kim są ludzie, którzy przychodzą do biblioteki? Może na początku na tym się skupmy, prawda? Kto przychodzi do biblioteki? Bardzo często się skupiamy też na tych, którzy nie przychodzą do biblioteki, bo chcemy ich przyciągnąć, ale na razie zastanówmy się, kto w tej bibliotece jest. No właśnie, ci, co lubią książki, ludzie z pasją. To jest też bardzo ważne, żeby nie zapominać, że do biblioteki ludzie przychodzą jednak po książki. Nie tylko po to, żeby po prostu książkę wypożyczyć, o to, żeby o książkach rozmawiać, po to, żeby książki przeglądać, żeby oglądać książki, żeby znajdywać coś dla siebie nowego, żeby o książkach dyskutować. No właśnie, ci, którzy znają wartość czytania, osoby, które poszukują, no właśnie, na ciekawe zajęcia, wydarzenia, często osoby samotne, tak, seniorzy, żeby o wszystkim porozmawiać, dokładnie. Oni przychodzą do biblioteki, ludzie, którzy potrzebują pomocy i potrzebują właśnie tej książki, prawda? Są czytelnicy, o właśnie, tutaj Dominika pisze, że czytelnicy i użytkownicy. Biblioteka obecnie, ta współczesna biblioteka łączy w sobie bardzo różne funkcje, więc ci osoby, które przychodzą do biblioteki, też to nie jest tylko jeden rodzaj ludzi, prawda? Niektórzy przychodzą tylko po książki, niektórzy przychodzą po to, żeby w niej pobyć, a niektórzy tylko po to, żeby zdobyć jakąś informację, żeby im w czymś pomóc, prawda? Ale oni już przychodzą do tej biblioteki, to znaczy, że już wiedzą, że w tej bibliotece mogą zdobyć to, na czym im zależy. Czy to będzie wydarzenie jakieś, czy to będzie porozmawianie po prostu, czy to będzie jakaś informacja, którą nie wiedzą zdobyć, czy jak, nie wiem, chociażby nie wiem, porozmawianie z bibliotekarzem albo zapytanie się o kierunek, wiedzą, że mogą przyjść do biblioteki, prawda? A kto w bibliotece pracuje, słuchajcie, z drugiej strony, czyli kim jesteście wy tak naprawdę? Kim są osoby, które pracują w bibliotece? Kto to jest? Jak byście określili osobę, która pracuje w bibliotece? Ludzie z pasją. I tutaj już mamy połączenie. Ludzie z pasją to ci, którzy przychodzą do biblioteki i ci, którzy w bibliotece pracują, prawda? Przyciągacie ludzi, którzy już tą pasję mają. Oczywiście zadaniem jest przyciągnięcie też tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, że mają jakąś pasję albo jeszcze jej nie odkryli, ale już przyciągacie ludzi, którzy mają pasję i lubią książki. No właśnie. Siłaczki i siłacze też pracują w bibliotece. Oczywiście. I pasjonaci, ci, którzy lubią ludzi. Bibliotekarz, pedagog i psycholog w jednym. Bardzo często to się też zdarza, tak. Bibliotekarz, animator, no właśnie, miłośnicy literatury. Takie osoby pracują w bibliotece. No i właśnie, nie zapominajcie o tym, że tutaj już się ta pojawia bardzo często ta książka. Kiedy wielu bibliotekarzy i bibliotekarki pytałam, co ich przyciągnęło do tej pracy, to oczywiście odpowiedzi mogły być bardzo różne, ale w większości, którym ja się spotkałam, przewijało się to, że po prostu kochają książki, że zawsze lubili książki, że po prostu książka to była, kiedyś ich wciągnęło i to było ich życie i teraz zarażają tą pasją innych. Więc ta książka w bibliotece, mimo że teraz wciąż rozmawiamy o ludziach, jest bardzo ważna. No właśnie, przewodnicy, osoby czytające. I czytelnicy, ja bym to tak też nazwała bardzo w skrócie, czytelnicy, oprócz tego wszystkiego, co wy powiedzieliście, kto przychodzi do biblioteki, ludzie z pasją, ludzie szukający czegoś, ludzie potrzebujący drugiego człowieka, ale potrzebujący też książki, to też przede wszystkim są ambasadorzy. Słuchajcie, ci, którzy już do was przychodzą, to są ambasadorzy biblioteki. To są osoby, które już wiedzą, znają wartość biblioteki, wiedzą, po co można tam przyjść i mogą
sławić imię biblioteki na zewnątrz, że tak powiem. Mogą, są bardziej chętni na pewno, żeby się w coś zaangażować, żeby coś zrobić dla biblioteki, jeżeli będziecie chcieli w coś wciągnąć, no to przecież czytelnicy, którzy korzystają z biblioteki, którzy wiedzą, jaka biblioteka jest, znają was, dużo będą chodzącą reklamą biblioteki, prawda? Więc czytelnicy to też właśnie są ambasadorzy. I to jest też super moc, bo naprawdę posiadanie takich ambasadorów, to nie jedna instytucja by bardzo chciała mieć takich ambasadorów, którzy dzielą z wami wasze pasje, przychodzą dlatego, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą, przychodzą ze swoich własnych motywacji, przychodzą dla was, czasem dla książek, czasem dla was, to są doskonali ambasadorzy, więc przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą, to też są doskonali ambasadorzy biblioteki, a bibliotekarze i to wszystko, o czym powiedzieliście, bibliotekarze i bibliotekarki, to są eksperci, to są specjaliści właściwie od, można powiedzieć, od wszystkiego, bo bycie specjalistą od książek to jest tak naprawdę specjalista od wszystkiego. Przecież musicie się znać na literaturze pewnie młodzieżowej i dziecięcej i porozmawiać z seniorem i zorganizować jakieś wydarzenie i wykonywać też pracę taką biblioteczną na zapleczu, której nie widać na co dzień. I jesteście ekspertami w swoich społecznościach, jesteście osobami, które jako jedyne właściwie, jak tak trochę sobie pomyślicie, to właściwie możecie być osobami, które jako jedyne mają takie kompetencje, które wy macie w swojej najbliższej okolicy. Czy ktoś, kto by przyszedł z urzędu, czy skądkolwiek indziej mógłby was tak po prostu zastąpić? Czy bylibyście tak zastępowalni od tak, że przyjdzie ktoś, nie wiem, z klubu sportowego, pani z urzędu i po prostu was zastąpi? Ja bym była ostrożna z tym, ja się skłaniam k odpowiedzi, że nie, że to jest bardzo wyjątkowy zestaw umiejętności, jakie macie i jesteście ekspertami w swojej dziedzinie i przede wszystkim jesteście blisko ludzi, blisko swoich czytelników, więc na tej linii eksperci, ambasadorzy jest bardzo krótki dystans, za które naprawdę dużo instytucji dużo by dało, żeby tak było. I właśnie nie wspominajcie o tym, że te supermoc to nie są tylko wasi czytelnicy, te osoby, które was już lubią, znają, mogą mówić o tym, kim jesteście i trochę przyprowadzać innych, mówić o tym, kim jesteście, ale też jesteście wy. Wy ze swoimi unikalnymi umiejętnościami i kompetencjami. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie przejdźmy do książek, bo ludzie, tak jak powiedziałam, dla mnie to są takie dwa najważniejsze komponenty. Ludzi zawsze postawiłam na początku, bo też bez ludzi biblioteki no po prostu nie ma, tak? Książki, no to jest coś, bez czego biblioteki sobie no trudno wyobrazić. I te dwa komponenty biblioteki no muszą iść w parze. I książka, jak chcemy się teraz zastanowili chwilę nad książką, jako supermocą biblioteki, to co daje książka, słuchajcie? Po pierwsze, co daje książka? W ogóle po co w dzisiejszych czasach jest książka? Komu to jest potrzebne? Dlaczego, wiecie, jeśli wyjdziemy poza taką trochę stereotypową, sztampową, że książka to jest wartość sama w sobie, po prostu jest wartością, bo jest, bo Słowacki, wiecie, wielkim poetą był, to co takiego ta książka daje? Wiedzę i wyobraźnię, wiedzę i radość. Oj, tu wiedza się pojawia często, no właśnie. Książka daje wytchnienie, daje relaks i zatrzymanie w biegu. Kształtowanie wyobraźni wśród młodych ludzi, to jest bardzo ważne. Wytchnienie, natchnienie, samorozwój. Edukuje, ale przynosi też ukojenie i spokój. Ja się też podepnę pod to, że rozwinięcie wyobraźni wśród młodych ludzi, bo to myślę, że to jest często takie trochę wyświechtane, ale też niedoceniane, że naprawdę książka rozwija wyobraźnię jak żadne inne medium. Żadne inne medium też wizualne nie rozwija wyobraźni tak jak książka i nawet audiobook, który czyta już jakimś głosem, nie rozwija tak jak taka książka papierowa, ale to jeszcze może o tym za chwilę. Niezależne myślenie, ćwiczy mózg i podróż do innego świata. Tak, to daje książka wszystko, dokładnie. I nie zapominajmy, że to jest to, czego biblioteka to wszystko, to ćwiczenie dla mózgu, to rozwijanie wyobraźni, to dostęp do wiedzy, ta przyjemność, ta moc terapeutyczna, ta chwila dla siebie, ten relaks, to jest wszystko to, co wy macie w bibliotece. I jeśli się zastanowicie, czy ktoś inny to ma w jakiejś instytucji lokalnej kultury, no to ja bym też zaryzykowała, że jednak nie, że to macie wy, to jest wasza też supermoc. Wy macie, dzięki książkom, macie właśnie dostęp do
do tego wszystkiego, o czym piszecie. Słuchajcie, a gdzie można się spotkać z książką? To takie może wydaje się oczywiste pytanie, bo rozmawiamy, przecież jesteśmy w gronie bibliotekarzy, bibliotekarek, rozmawiamy w bibliotekach. No to może takie podstawowe pytanie, gdzie można się spotkać z książką? W bibliotece i gdzie jeszcze? W księgarni, w domu, w szkole. Na kiermaszu. W ambasadzie, na rzekach książki, nad morzem, w parku, ale tu trzeba przynieść swoją książkę, tak? Ale to takie pytanie właśnie, może takie trochę dwuznacznie je zadałam, gdzie można się spotkać z książką, w takim znaczeniu, że my możemy sobie przynieść książkę, oczywiście tak, ale jeśli nie mamy tej książki, to gdzie taka przeciętna osoba może się spotkać z książką? W swoim życiu, wiecie, wyobraźcie sobie takie codzienne życie, gdzie możemy, gdzie na co dzień w swoim życiu spotykamy się z książką? W antykwariacie, w domu, w szkole, tak. Oczywiście w bibliotece, w sklepie, tak, Biedronka nawet przecież ma swój koszyk z książkami, w supermarkecie, hotel, półki bookcrossingowe, punkty wymiany książek, tak, w internecie, tak, super, zgadzam się z tym, oczywiście. Ale jakbyście tak trochę, jakbyśmy trochę w tym, trochę, troszeczkę trochę to podrapali, to ja mam takie odczucie, że zobaczcie, że kiedy pomyślimy o tym, że jedną z pierwszych odpowiedzi było, że w księgarni, prawda? No oczywiście książki można spotkać oprócz biblioteki w księgarni. Pytanie tylko, ile jest księgarni w waszym najbliższym otoczeniu? Jeżeli bym pewnie rozmawiała z kimś, z osobą z dużego miasta, nie, tych księgarni będzie sporo. I częściej to będą sieciówki, prawda? W których fajnie jest posiedzieć sobie, taki Empik na przykład. Ale na przykład w małych miejscowościach czy w gminach. No to właśnie, są dwie. Jeśli to jest większa miejscowość, to dwie to już jest super. Jedna, nie ma, pięć nawet. Ale no właśnie, nie ma, jedna też się pojawia, prawda? To jest dość nierówne rozłożenie, bo to pytanie jest takie podchwytliwe, zależy skąd jesteście, skąd pochodzicie i gdzie pracujecie. Tych księgarni może być dużo. Ja na przykład tutaj jestem z Warszawy, no to ja mogę wskazać bardzo dużo księgarni w swojej najbliższej okolicy, prawda? W czasie takich sieciowych właśnie, choć nie tylko. W większych miastach to nie jest problem, ale no właśnie, ktoś napisał, Dorota napisała, w mojej gminie nie ma żadnej księgarni. I ona napisała, że 40 tysięcy mieszkańców i dwie księgarnie. I to jest też problem, o którym też dużo się mówi, że tych księgarni po prostu też fizycznie nie ma tak dużo. A jeżeli ktoś musi jechać do sąsiedniej miejscowości, do księgarni, to rzadko pojedzie tylko po to. Jeżeli nawet są te książki w Biedronce, to jest bardzo ograniczony wybór, bo wiadomo, sieci wydają tylko to, co im się opłaca, co się czyta. Tak? To już nie jest taka literatura, że tam znajdziemy wszystko, co będziemy chcieli. Po prostu to są dość ograniczone, to jest dość ograniczony wybór. No właśnie, Agnieszka pisze, że w moim miasteczku została ostatnia zamknięta ponad 6 lat temu. No właśnie, Empiki jeszcze oczywiście trochę ratują sytuację, bo to są takie miejsca, gdzie można wejść, trochę poprzeglądać, no ale Empiki też właśnie trochę się zamykają się jednak w pewnym momencie, czasem wcześniej, czasem później, w zależności od miejscowości, ale też nawet jeśli są, no to też nie da się pominąć takiego aspektu ceny tych książek, które są w księgarniach. W sieciówkach trochę mniejsze, ale już na przykład księgarnie takie autorskie, w których można porozmawiać z księgarzem i których jest personel, który naprawdę jest pasjonatami książki, często od pokoleń, muszą często tę cenę dawać większą, prawda? No i w czasach, kiedy wszystko drożeje, no właśnie, to spotkanie z książką może się na księgarni skończyć, to znaczy możemy wziąć tą książkę do ręki w księgarni i ją odłożyć, bo jak zobaczymy, ile musimy na nią wydać, to jednak może nie do końca spina się z naszym budżetem, prawda? Więc to też jest spotkanie, a spotkaniu trochę nierówne. Powiedzieliście też o szkole, z tym, że w szkole często są to książki albo podręczniki, albo lektury, które trzeba przeczytać, są oczywiście w bibliotekach szkolnych, prawda? Ale biblioteki szkolne też są na bardzo różnych, bardzo różnych trochę poziomów startują. Niektóre mają tylko lektury, niektóre mają coś więcej, niektóre mogą sobie pozwolić na nowości, niektóre nie. Ale sama szkoła, oprócz biblioteki szkolnej, to są jednak głównie podręczniki i może obowiązkowe lektury. I powiedzieliście jeszcze o domu, prawda, że książki są w domu. No ale trochę problem zaczyna się wtedy, kiedy pochodzimy z rodziny, w której książek się nie czyta.
Jeśli na przykład spotykamy się z młodym człowiekiem, z dzieckiem, które pochodzi z domu, w którym po prostu książek nie ma, no to wtedy gdzie się można z tą książką spotkać? Też księgarnia nie zawsze będzie pierwszym miejscem, gdzie taki młody człowiek pójdzie. Nawet jeśli pójdzie, to nieczęsto nie będzie mógł sobie pozwolić na zakup tej książki. Można oczywiście jeździć na targi, na różne kiermasze, ale to też trzeba mieć jakiś już jakiś kapitał, nie tylko ekonomiczny, ale też kulturowy zbudowany, prawda? A to, gdzie można się spotkać z książką, i to z książką darmową, książką, która jest na wyciągnięcie ręki, no to jest właśnie biblioteka. I to chciałam tylko tutaj uwypuklić, że kiedy myślimy sobie, gdzie można w ogóle spotkać się z książką, to na początku nam może przychodzić wiele miejsc do głowy, ale jak się tak głębiej trochę nad tym pochylimy, to wcale tych miejsc, gdzie dorosły czy młody człowiek może się spotkać z książką, wcale nie ma tak dużo. I też dlatego chciałam podkreślić, że dlatego biblioteki są tak ważne i taka supermoc leży w tym, że wy te książki po prostu macie. Biblioteka to jest książka dostępna dla wszystkich. Niezależnie od zawartości portfela, też tak, niezależnie od statusu socjoekonomicznego, książka jest dla wszystkich. I biblioteka to też jest książka papierowa. I nie tylko oczywiście, są też e-booki i audiobooki, ale książka papierowa to jest też coś, co jest stosunkowo już towarem, może nie deficytowym, ale już rzadszym w dzisiejszych czasach. Bo jeszcze ściągnąć e-booka jakiegoś konkretnego o czymś jest łatwiej, bo dostęp do internetu przez telefon ma już bardzo dużo osób. Oczywiście tu znowu cały czas jest kwestia, jeśli legalnie chcemy to pozyskać, no to właśnie pieniędzy, ale już posiadanie książki papierowej w rękach już nie jest aż tak częste, prawda? Często w zabieganiu też niektórzy wolą audiobooki, co ja zupełnie rozumiem, ale dostęp do papierowej książki to jest biblioteka, prawda? To jest też księgarnia, ale to ze wszystkimi tymi obostrzeniami, o których powiedziałam. I książka to też są relacje. Tak? Książka oprócz takich bardzo wymiernych rzeczy to są relacje. To książka często się kojarzy z takim samotniczym zajęciem, że taki mul książkowy, który jest zatopiony w lekturze, to, prawda, gdzieś tam w wielkich okularach. Taki sam podobny stereotyp, jaki czasem jeszcze występuje o bibliotekarzach, bibliotekarkach, prawda? Ale przecież książka to są przede wszystkim relacje, o książkach chcemy rozmawiać, o książki chcemy przeżywać, chcemy potem na przykład oglądać ekranizację i opowiadać o tym, czy tak to sobie wyobrażaliśmy, czy nie. I młodzi ludzie dokładnie też tak to robią przecież, prawda? Czytają książki, a potem chcą o nich rozmawiać, chcą o nich tworzyć swoje własne wersje alternatywnej historii. Więc książki to są też relacje. To nie są tylko po prostu przedmioty, ale też relacje. I to, że można je spotkać, te książki, te zaczynki, takie ziarenka relacji można spotkać w bibliotece, to jest ogromny potencjał. Ale też, słuchajcie, nie bez powodu wspomniałam o tej książce papierowej. Zaraz do niej przejdę, jeszcze chciałam o niej dwa słowa powiedzieć, ale jeszcze chciałam się zatrzymać nad tym czytaniem, słuchajcie, no bo ludzie plus książki, to może nie jest takie oczywiste, ale to jest czytanie, prawda? Ta czytanie jako czynność. I słuchajcie, co daje tak naprawdę czytanie? Dlaczego warto czytać? Bo sama książka, widzicie, książki mogą być różne. I czemu w ogóle warto czytać? I ja o czytaniu mówię, mam na myśli dosłownie czytanie, nie słuchanie na przykład audiobooków, tylko czytanie. Dlaczego warto czytać, słuchajcie? Czytać jako czynność. Tutaj mi pisze, że nie do każdej profesjonalnej biblioteki, nawet cyfrowej, tak zwany szary człowiek tak od razu sobie wejdzie, to druga strona medalu. Oczywiście tak, tak. I to jest jakby kolejna druga strona medalu takiej pracy, trochę, którą trzeba wykonać, żeby przełamać stereotypy, które często są jeszcze w bibliotekach, prawda, że biblioteka już jest tylko dla tych, którzy tutaj już wszystko wiedzą i niektórzy przecież są takie, boją się, że jak się wejdzie pierwsza do biblioteki, to pani z biblioteki, nie daj Boże, zapyta, co ostatnio pan czytał. I tutaj już wchodzimy na takie, prawda, że ktoś mówi, o Jezu, a ja nic nie czytałam na przykład ostatnio. Ostatnio to ja już nie pamiętam, kiedy czytałam książkę, ale trochę wstyd się przyznać, więc może w ogóle nie wejdę do biblioteki, nie? W ogóle po co? Więc oczywiście trzeba być świadomym też tych stereotypów i naprzeciwko ich wychodzić trochę, tak? Ale to jest właśnie cały czas taki proces uświadamiania sobie w ogóle, czym jesteśmy jako biblioteka i co mamy, jakie są nasze supermoce, na których możemy później bazować, żeby od tego wyjść. No właśnie, ale co daje czytanie? W przypadku dzieci nauka gramatyki i ortografii. Rozwija wyobraźnię ponownie, rozwija mózg, daje przyjemność, pozwala cudownie, korzystnie spędzić czas, poszerza horyzonty, przenieść się w inny świat. Dlatego warto czytać, dokładnie. Jak myślę, że tutaj zapytałam, to takie audytorium was, które nie ma problemu z opowiedzeniem, dlaczego warto czytać i co daje czytanie. Ale myślę, że jakbyśmy to zadali takiej losowej grupie,
to nie wiem, czy te odpowiedzi byłyby takie oczywiste, prawda? Właśnie rozwija inteligencję emocjonalną, tak, czytanie. Nie wiem, czy tak do końca byłoby łatwo odpowiedzieć na pytanie w ogóle, dlaczego warto czytać, może oprócz tego, że książka może dać jakąś konkretną wiedzę, prawda? Ktoś, kto nie lubi czytać albo po prostu jeszcze nie odkrył czytania, może o tym nie wiedzieć, prawda? Że to jakby, że to jest coś takiego, co tam takiego wciąga. A czytanie jest bardzo ważne i to jest umiejętność, która no niestety troszeczkę zanika w dzisiejszych czasach. Tutaj nie chcę zabrzmieć, wiecie, jak taki Mugol z Harry'ego Pottera, który tam na tych książkach pierwszego wydania było tak napisane, że ktoś, kto sądzi, że sztuka czytania zanika, zwłaszcza wśród dzieci, to jest właśnie Mugole. Ale trochę badania, różne badania na to wskazują, że też umiejętność po prostu czytania, ale też tak zwanego głębokiego czytania, coraz bardziej zanika, jest zagrożona, może tak, jeszcze nie zanika, ale jest zagrożona przez to wszystko, co nas otacza, przez cyfrowe sposoby czytania. I to też chciałam taki wrzucić taki kamyczek, bo bardzo dużo czasu też spędziliśmy na cyfryzacji bibliotek, na dostępności też właśnie cyfrowej, internetowej książek. I to jest ważne. To jest ważne, żeby to było, żeby książki były dostępne też w dostępie cyfrowym. Ale też powinniśmy mieć też gdzieś z tyłu głowy, właśnie tak zwana druga strona medalu, o tym takim, jak tu pisze właśnie Iwona, przebodźcowaniu, czy też takim nadmiernym stymulowaniu przez media cyfrowe. Problemem właśnie w sięgnięciu po książkę, jak tutaj taki cytat dałam na slajdzie, z takiego artykułu o głębokim czytaniu, o technologicznym Alzheimerze. Problemem w sięgnięciu po książkę jest nie tyle przeobrażenie relacji między pracą a czasem wolnym od zajęć, ale uwolnienie się od codziennego stresu i przełączenie się na stan wyciszenia potrzebny do spokojnej lektury. I tego nam najczęściej brakuje. Poziom skupienia, też są na to badania, że poziom skupienia w ciągu ostatnich nawet 10-12 lat spadł z kilkudziesięciu do kilku sekund, kiedy badane wśród młodych ludzi. To jest bardzo mało, bo żeby z powrotem, te też badania wykazują po to, żeby mózg znowu się przestawił na czytanie, na taką pełną imersję w czytanie, potrzebuje przynajmniej kilkudziesięć minut, nawet więcej, prawda, żeby się znowu wdrożyć, żebyśmy znowu to zapali. Myślę, że każdy z nas, a przynajmniej większość z nas, zna to uczucie, kiedy ktoś nas wyrywa z lektury, a potem musimy do niej wrócić. Zanim zdążymy się znowu zagłębić, już nas coś wyrywa z powrotem, prawda? To jest to dość frustrujące, ale to właśnie to się dzieje teraz przez cały czas. I inne badania też przeprowadzone w Stanach, oczywiście jak większość badań, kiedy zrobiono badania wśród nastolatków, kiedy dano im do rozwiązania test z matematyki i jedna grupa mogła mieć telefon położony na stole, nie włączony, nie mogli z niego korzystać, tylko po prostu ten telefon leżał na stole, a druga nie mogła mieć telefonu na stole, na którym rozwiązywali zadania. I spadek koncentracji, spadek wyników u tej pierwszej grupy, która po prostu widziała telefon gdzieś tam na stole, na którym rozwiązywali te zadania, była dramatycznie niższa. Nasz mózg po prostu już wie, że te czarne prostokąty to jest coś, co go karmi ciągłymi impulsami, ciągłymi bodźcami. Więc to już nas rozprasza, sama obecność przy nas telefonu, samo to, że leży obok nas, już nas mózg, my możemy tego nie czuć, ale nasz mózg już pracuje trochę inaczej. I to jest też taka umiejętność, właśnie to takie zagłębianie się w czytanie, co myślę, że tutaj w takiej gronie no właśnie bibliofilów, osób uwielbiających czytanie, to myślę, że to jest wspólne nasze doświadczenie, takiego totalnego zanurzenia się i stracenia poczucia czasu przy książce jest coraz rzadsze. Ciężko jest przestawić umysł na to myślenie książkowe, jak tu jest napisane, gdy domaga się od nas coraz to nowych bodźców uwagi. Więc myślenie też o tym, że biblioteka ma taką super moc, bo ma książki, jest też właśnie myśleniem o tym, co biblioteka może dać w tym świecie, który jest teraz. Niekoniecznie gonić się z nowymi technologiami na to, kto będzie bardziej atrakcyjny na ich zasadach, ale właśnie co możemy my jako biblioteki mieć, i co możemy zaoferować od nas nowe kompetencje, które mogą być tak zwanymi kompetencjami przyszłości. O czym za chwilę właśnie chciałam przejść. Dużo właśnie teraz się pojawia ostatnio, to są tylko dwa przykłady z Fundacji Crédit Agricole i Fundacji Powszechnego Czytania, które się skupiały na czytaniu właśnie. Dlaczego czytanie jest ważne? Zaczynamy na nowo odkrywać, dlaczego czytanie jest ważne. Nie tylko wśród dzieci, też oczywiście wśród dzieci właśnie, jak mówi Magdalena, gorzej jest, jak mówisz mężowi, że jest tylko jeden rozdział i nagle jest trzecia nad ranem. Znam to.
Często mówimy o tym w kontekście dzieci, prawda? Że dla dzieci czytanie jest ważne. Poczytaj mi mamo, taki już dawny program, prawda? Czytanie, cała Polska czyta dzieciom. No właśnie, o dzieciach jeszcze stosunkowo się mówi, że dla nich czytanie jest wartościowe i dla nich czytanie jest niezbędne. I takie badania brytyjskie z kolei, Departamentu Edukacji Zjednoczonego Królestwa, to taki cytat tylko wypisałam, mówią o tym, że przyjemność czytania jest ważniejsza dla powodzenia edukacyjnego dzieci niż status społeczno-ekonomiczny ich rodziny. Także to, że jeśli dziecko na którymś etapie zarazi się czytaniem, to status socjoekonomiczny rodziny nie ma aż takiego wpływu, jak to, czy ono lubi czytać, czy nie. Czy ono osiągnie jakiś sukces edukacyjny, czy skończy szkołę, czy potem nie będzie miało problemów z prawem i tak dalej. To są takie były pogłębione badania wieloletnie, które prowadziła właśnie Wielka Brytania. I to dużo też mówi o tym, jaką rolę mają biblioteki, bo przecież w domu nie zawsze się czyta, nie w każdym domu się czyta, prawda? To też jest przecież... Nie jest może bardzo odkrywcze, ale warto sobie zawsze powiedzieć, nie w każdym domu się czyta, nie każde dziecko wychowuje się z domu z książką. Takie to takie dziecko po prostu samo z siebie, kiedy gdzieś tam nie złapie bakcyla trochę tej książki, no to może samo do biblioteki nie przyjść, ale można gdzieś tam próbować je wyłapywać, prawda, dawać jakby tą książkę, pokazywać ten świat, który ma książka, a który niekoniecznie, i to jest trochę trudna właśnie rywalizacja z nowymi mediami, ale nie jest niemożliwa, bo zamiast rywalizacji można właśnie dawać alternatywę. No właśnie, które gdzieś nawet nie wiedzą biblioteka, no jeśli rodzice nie zaprowadzili, no to oczywiście, dlatego też tutaj jest ta supermoc biblioteki, która jako jedyna może mieć w życiu dziecka tą książkę i zachęcać do czytania, jest olbrzymia, naprawdę olbrzymia. I te wszystkie rzeczy, które daje czytanie, można przekuć jak najbardziej, jeśli się spojrzy na te tak zwane kompetencje przyszłości, które teraz bardzo dużo think tanków i takich centrów analitycznych robi i wystawia swoje wyniki. No to właśnie na przykład to UW we współpracy z Googlem, co ciekawe, i Polskim Funduszem Rozwoju, co jakiś czas właśnie wypuszcza takie kompetencje przyszłości, prawda, jakie są. I wszystkie, na które tutaj spojrzycie, kompetencje przyszłości, które będą kluczowe dla sukcesu za ileś tam w perspektywie 5 czy 10 lat, no właśnie to są perspektywy poznawcze, społeczne i techniczne. I właściwie do jakiegokolwiek byśmy się nie jakiemukolwiek byśmy się nie przyjrzeli, to wszystko to może dawać czytanie tak naprawdę. I kreatywność, i krytyczne myślenie, przecież to wszystko napisaliście już w czacie, prawda? I ta elastyczność poznawcza, ale też społeczne, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, zarządzanie ludźmi, przedsiębiorczość, to wszystko może dawać czytanie, prawda? Chodzenie do biblioteki, rozmawianie o tym, o czym czytaliśmy, ćwiczenia wyobraźni. Ale też czytania mogą być umiejętności techniczne, przecież skądś możemy się nauczyć, różne rzeczy możemy się nauczyć też z książek, prawda? Kompetencji, nawet zaawansowane kompetencje cyfrowe mogą być w bibliotece, przecież tak? Już nie mówię o czytaniu papierowej książki w tym wypadku, ale przecież samo umiejętność krytycznego czytania, przyswajania informacji, później przeobrażania je w działanie, w praktykę, no to są kompetencje czytelnicze przecież, prawda? Jeśli umiemy czytać ze zrozumieniem, umiemy czytać krytycznie, to możemy też przekuć to w kompetencje cyfrowe. Więc to właściwie wszystkie te kompetencje przyszłości daje czytanie. I to jest też ważne, żeby tego o tym nie zapominać, ale też żeby o tym mówić, bo właśnie często w tym takim stereotypowym postrzeganiu, że biblioteka to jest wypożyczanie książek, ale potem albo mówienie, no nie, to nie tylko książki, bo to też różne takie i czasami tak tutaj nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że to tak z mojej strony, ale czasami ja się z tym spotykam, że takie, no jeszcze takie zabawy dla dzieci, prawda? Ja oczywiście wiem, że tak nie jest, ale warto też mówić o tym dla różnych osób decyzyjnych, władz samorządowych czy innych, że czytanie to są właśnie te kompetencje przyszłości, że to biblioteka ma klucz do tych kompetencji przyszłości, że to bibliotece one wszystkie mogą się rozwijać. To jest jej supermoc. To jest supermoc biblioteki, której naprawdę nie ma nikt inny. I jakbyście chcieli takie w pigułce posłuchać o tym, co czytanie daje mózgowi na podstawie taka pigułka wyciągnięta z różnych badań, to polecam na profilu na YouTubie Nauka to lubię. Może pewnie słyszeliście o tym, to też było w telewizji swojego czasu. Nauka to lubię. Jest taki filmik, który ma bardzo chwytliwy tytuł Obejrzyj, a nigdy nie przestaniesz czytać książek. Jak czytanie zmienia mózg. To jest bardzo ciekawe i też pokazuje właśnie to, w jaki sposób mózg się zmienia potem czytania. I czy to przypadkiem nie jest tak, że czytanie
w ogóle czytanie sprawiło, że jesteśmy ludźmi takim, jak jesteśmy, tak? Że w ogóle mogliśmy stworzyć tą cywilizację. Jest to bardzo ciekawe i też to bardzo ciekawy był wątek, że czytając, mówi się, że czytając możemy żyć tysiącem żyć. I to jest, okazuje się, że też naukowo udowodnione, że to naukowo jest prawda, ponieważ możemy się uczyć z doświadczeń nie tylko te, które przeżyliśmy naprawdę, ale też te, które przeżyliśmy w wyobraźni. Kiedy o czymś czytaliśmy, to nasz mózg nie odróżnia tego, czy naprawdę przeżyliśmy daną sytuację, czy tylko nie czytaliśmy, ale tak właśnie głęboko czytaliśmy, że tak, takiej imersji, zanurzyliśmy się w tym. Tak samo traktuje to doświadczenie, więc naprawdę możemy się uczyć na książkach dosłownie, nie tylko przyswajając informacje jak taką suchą wiedzę, ale uczyć się naprawdę. Więc to jest bardzo ciekawe. Polecam. Słuchajcie, a właśnie jeśli już mowa o tym, jak przedstawiać bibliotekę władzom samorządowym i różnym innym decydentom, który właśnie zawsze na bibliotekę, jak to na kulturę też, często nie ma pieniędzy, słuchajcie. To jakbyście mieli odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego biblioteki są równie ważne jak wodociągi? To pytanie powstało trochę z tego, że często spotykam się właśnie z tym, że no tutaj jest, nie ma pieniędzy na bibliotekę, czy nawet na jakąś tam kulturę szeroko pojętą, no bo są ważne rzeczy, trzeba oświetlenie, tutaj asfalt położyć, tutaj wodociągi, trzeba tutaj remont zrobić. Słuchajcie, a jakbyście mieli takie pytanie odpowiedzieć, to trochę jest takie, wiecie, pytanie oczywiście za 100 punktów, trochę takie prowokacyjne specjalnie, ale dlaczego biblioteki są równie ważne jak wodociągi? Wszyscy zasłaniają piramidą potrzeb Maslowa. No właśnie, ale słuchajcie, naprawdę te wszystkie umiejętności takiego wyższego rzędu, one nie są tak po prostu jakimś taką wisienką na torcie, która to też czasem jest takie zrozumienie tej piramidy, jest też takie trochę odwrócone, takie zawsze jak lubimy, takie czarno-białe, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, dlaczego biblioteki są również ważne jak wodociągi? Bo spada poziom inteligencji społeczeństwa, bo bez wody nie ma życia, a bez książki nie ma rozwoju. Bo gwarantują jakość życia i równość szans ludzi w moich miejscowościach. Bo inżynier, który pracuje w wodociągach, tam pogłębia wiedzę. No ciekawe, słuchajcie, czy uda nam się jakieś właśnie, jakbyście mieli pomyśleć też, napiszcie, jeśli jeszcze jakiś argument wam przychodzi do głowy, to dlaczego biblioteki są równie ważne jak wodociągi, ale możecie też sobie zrobić, zachęcam do takiego ćwiczenia własnego, 5 argumentów, dlaczego biblioteki są równie ważne jak wodociągi. Jakby ktoś teraz powiedział, że nie ma pieniędzy na bibliotekę, bo musimy zrobić wodociągi, to jaki byłby wasz argument, że biblioteki jednak są równie ważne jak wodociągi? Wiedzę z książek płynie strumieniem. No właśnie, słuchajcie, ja przygotowałam takie 7. Trochę na podstawie takiej publikacji Docenić bibliotekę, wydanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Ale jedno jest też, niektóre są też moje, słuchajcie. Pierwsze to jest, nie ma bibliotek, nie ma czytania, bez czytania nie ma myślenia. To, o czym powiedzieliśmy, tak? Że ten inżynier, żeby być inżynierem, musiał skończyć studia, albo przynajmniej jakąś szkołę, pewnie policjalną. I żeby to zrobić, no nikt nie zaprojektuje wodociągów, jeżeli po prostu nie umie czytać planów nawet, tak? Bo to czytanie często nam się kojarzy, też takie czytanie literatury pięknej, ale nawet jeśli to jest oczywiście ogromna wartość, no to przecież samo czytanie, krytyczne czytanie ze zrozumieniem nawet poleceń z matematyki jest ważne, prawda? No właśnie. Bez czytania nie ma myślenia, nie ma fachowców, jeżeli nie będą umieli czytać, a gdzie się mają tego nauczyć od małego, jak nie w bibliotece, jak nie mają z tym dostęp do książek, jak nie mają dostęp do nowości. Wyrównywanie szans w praktyce też, prawda? Biblioteki wyrównują szanse i to jest szczególnie widoczne akurat w bibliotekach amerykańskich, które mają wpisane w ogóle w swoją misję, że w ogóle biblioteki w Stanach Zjednoczonych w ogóle istnieją po to, żeby wyrównywać szanse, tak? Tam jakby rozwój czytelnictwa jest jakby taką trochę pochodną tego, że one mają wyrównywać szanse. U nas jest trochę inaczej, ale też warto sobie zobaczyć, co stoi za takim myśleniem, że to jest wyrównywanie szans w praktyce. To jest to, że właśnie, że nikt nie zostaje z tyłu, prawda? Że później nie mamy problemów, jeśli już patrzę z takiego bardzo merkantylnego podejścia politycznego, no to później już mamy dużo mniej problemów z tym, że są osoby wykluczone na różnych poziomach, prawda? Jeżeli ktoś, nawet nie mając szansy w domu, dostanie ją w bibliotece, będzie miał to trzecie miejsce, do którego może pójść,
to już będzie dużo, prawda? I właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych biblioteki po to są, żeby trochę dzieci z trudnych środowisk miały gdzie pójść, żeby nie iść do domu, gdzie są problemy, żeby miały te książki, miały ludzi, przyjaznych, dorosłych, którzy ich poprowadzą, którzy im pomogą, którzy ich wesprą, ale też żeby mieć swoich rówieśników tam, prawda? Więc wyrównywanie szans, no mało która instytucja to może zrobić, nawet zgoła, że żadna, no bo nawet Dom Kultury, on ma swoje często zajęcia instruktorów, którzy są zajęci, różnie to bywa, oczywiście Dom Kultury też może być takim miejscem, ale biblioteka może być takim miejscem na pewno. Najlepsze rozwiązanie w dobie kryzysu przecież, prawda? Jakby teraz cały czas się borykamy i z inflacją jeszcze do niedawna, ale i teraz z rosnącymi cenami. Przecież książki to jest darmowy dostęp do tych wszystkich kompetencji przyszłości, o których mówiliśmy. I to jest zero waste, albo przynajmniej less waste. Przecież ile książek trzeba kupić, ile musi, trzeba było kupić, żeby przeczytać wszystkie nowości w miesiącu, jakie chcemy, prawda? Serce lokalnej społeczności. No to bez wątpienia. Biblioteki są najbliżej, nawet domy kultury nie są tak blisko i czasem do domu kultury trzeba dojechać, a filia nawet biblioteki, jeśli nie główna biblioteka, to filie, są znacznie bliżej mieszkańców. Tam nawet w takich planach, to akurat na przykładzie Warszawy, ale w takich planach rozwoju miasta na następne 10 lat, na takiej spirali było pokazane, gdzie ludzie powinni dojść pieszo, a gdzie już mogą dojść na przykład w 15 minut tam dojechać rowerem czy jakimś innym środkiem komunikacji. Jedyną instytucją kultury, która powinna być w zasięgu takiego spaceru, że ktoś może po prostu się przejść, była właśnie biblioteka. Dobra alternatywa, a nie konkurencja. No właśnie, dobra alternatywa dla różnych innych rzeczy, ale nie konkurencja. Nie musimy się ścigać, jako bibliotekarze, bibliotekarki, w ogóle biblioteki, nie musimy się ścigać i to w tym też nie musimy się ścigać z mediami społecznościowymi. Jakby być, one zawsze będą lepsze w tym, co robią. Jeśli gramy na ich zasadach, no to one zawsze będą lepsze w tym, po prostu. Dlatego nie musimy jakby iść ślepo za tym. Oczywiście nie mówię o tym, żeby nie korzystać z tego, co media społecznościowe nam dają, bo dają nam dużo i też są takim środowiskiem, w którym funkcjonuje młodzież, ale my możemy dać coś innego, wiecie, możemy dać alternatywę i właśnie pokazać to, że jest coś jeszcze innego, prawda, że nie musimy się ścigać na ich zasadach, tylko możemy jakby mieć własne zasady, na których wierzymy, że można wartościowo, dobrze, przyjemnie spędzić czas i co jest takiego cennego u nas. Oaza kultury, to w oczywisty sposób, prawda? Oaza kultury, w bibliotekach się dzieją mnóstwo rzeczy, to już wszystkie dużo bardzo wypisaliście na początku. No i biblioteki to idealni partnerzy dla innych lokalnych instytucji. Oczywiście, że tak i jestem absolutnie przeciwko nadużywaniu tego, że biblioteki były gdzieś tam odgórnie wskazywane jako te, które coś zrobią, bo to też nie powinno tak wyglądać, ale biblioteka jest idealnym partnerem dla lokalnych instytucji. To ona skupia w sobie, jest takim trochę punktem, w którym skupiają się dużo różnych nitek z tej społeczności lokalnej i mieszkańcy, i władze samorządowe, i bibliotekarze jako eksperci, i ci ambasadorzy biblioteki, i szkoły, i ośrodki różne szkolno-wychowawcze, i różne inne instytucje, OPS-y, DPS-y, różne instytucje, które są naokoło was, one jakby właściwie każda z nich ma różne obostrzenia, różne swoje właśnie misje, które ich ogranicza trochę. Biblioteki to jest bardzo dobre miejsce, miejsce i właśnie partner, żeby różne ciekawe rzeczy robić. Więc biblioteki wiele rzeczy by się nie zadziało w środowisku lokalnym. To jest fakt. I dlatego biblioteki są równie ważne jak pociągi. Nie zaryzykuję, że ważniejsze, bo woda w kranie też jest ważna, cokolwiek by mówić, ale są równie ważne, bo bez bibliotek nie byłoby tej wody w kranie. Tak bardzo w skrócie mówiąc. No właśnie, a co można robić w bibliotece? Te wszystkie argumenty i to wszystko, o którym mówiliście, można podsumować jako takie spotkania na kawie. Tak to też było kiedyś nazwane, polecam, to było też z tej publikacji docenić bibliotekę, właśnie, docenić bibliotekę, jak skutecznie prowadzić rzecznictwo. I tam właśnie takie powstało takie podsumowanie trochę, że w bibliotece to można się spotkać na kawie. Co to jest ta kawa? Kultura, animacja, wiedza, informacja i edukacja. Właściwie wszystko to, co tutaj, to jakby takie trochę parasolowe określenie, o wszystkim już właściwie powiedzieliście, prawda? I o kulturze, która się dzieje u was, i o animacji, i o dostępie do wiedzy, i dostępie do informacji, i dostępie do edukacji. Dlatego chciałam tylko takie przykłady tego i na końcu pokazać, jakby, które myślę, że może nie będą dla was bardzo odkrywcze, ale potem zapytać,
co takiego wy robiliście może kiedyś na kawie? Słuchajcie, kultura. To jest taki przykład, to jest akurat przykład, dobry przykład z biblioteki w Bojszowach i to są dobre przykłady z programu Blisko, z którym współpracuję, z różnymi bibliotekami. Nie ze wszystkimi tymi bibliotekami współpracowałam, ale one były takimi dobrymi, czy są dalej takimi dobrymi przykładami właśnie tego, jak można wykorzystywać te supermoce biblioteki w praktyce. I tutaj jeśli chodzi o kulturę, no to może być na przykład kultura lokalna, prawda? Lokalna tożsamość. Różne wykłady, cykle wykładów, nagrywanie podcastów, tak to u nas było z seniorami, to też ciekawe to, co pisaliście o tym, że biblioteka może łączyć i starszych, i młodszych, prawda? Tutaj akurat grupy uczniów, to była biblioteka we współpracy ze szkołą, to też jest bardzo ważny partner dla biblioteki, ale też dla szkoły. I to, o czym mówiła na początku Ola, ten program, który łączy bibliotekarki, nauczycielki, myślę, że to jest ogromny potencjał tutaj właśnie. Szkoła i biblioteka to po prostu wymarzone partnerstwo. Tutaj akurat uczniowie robili podcasty z seniorami. Powstało ich bodajże 5, no i bardzo ciekawie się ich słuchało. Ratujemy śląskie historie, cykl, który też poruszał trudne tematy, które na przykład miejsce było właśnie w bibliotece na to, żeby młodzi ludzie, którzy oglądali stare zdjęcia, które zostały zeskanowane, archiwalne zdjęcia pokazujące historię codziennej wojenne, pytali się, dlaczego dziadkowie albo sąsiedzi są w niemieckich mundurach. Tam akurat na Śląsku jest taka trudna historia i to w bibliotece było miejsce, żeby tą trudną historię trochę poruszyć. Spotkania autorskie oczywiście, gra terenowa, warsztat dla nauczycieli bibliotekarzy na temat tego, jak rozmawiać o lokalnej tożsamości. To wszystko się zadziało i to wszystko trochę wyczerpuje właśnie to określenie, że biblioteka to jest też placówka, instytucja kultury. Animacja. Tu akurat ten przykład jest klub, który wybrałam, to jest klub ojca w bibliotece w Raciborzu, w którym, no właśnie, w związku był taki zdefiniowany, trochę rozpoznany problem, brak mężczyzn w bibliotece. Myślę, że to jest więcej niż lokalne, że to jest szerszy problem. Nie ma właśnie o tych mężczyzn czy też chłopców. No właśnie, żeby przyciągnąć tą grupę, zdecydowano się przyciągnąć ojców, bo obecnie też to zauważone, bibliotekarki, które same zrobiły taką właśnie mini diagnozę lokalną, zauważyły, że właśnie coraz więcej mężczyzn teraz już spędza czas ze swoimi dziećmi, chce spędzać czas ze swoimi dziećmi, no ale nie zawsze ma gdzie, nie zawsze ma jak. I zaprosiły lokalny piłkarski klub sportowy, który żeby został partnerem tych spotkań, żeby się przyciągnąć tych panów, którzy czasem sobie grali w piłkę albo przychodzili z dzieciakami właśnie na mecze, no to przez ten klub sportowy najłatwiej do nich dotrzeć. To jest ważne, żeby sobie pomyśleć sobie do naszej grupy, do której chcemy dotrzeć, jaka instytucja już do nich dociera. Czy to jest klub piłkarski, czy to jest na przykład kółko wędkarskie? Różne rzeczy mogą być. One akurat znalazły sobie takiego partnera, bibliotekarki z Raciborza, i powoli, bo to był proces, stworzyły właśnie klub ojca, w którym były różne działania animacyjne z tą książką w tle, różne działania, które sami ojcowie też proponowali tego, czy będą właśnie budowanie łazików z klocków legowego, czy modelarstwa, czy jakieś potyczki, co chcą robić. Więc to się tak trwało przez jakiś czas. Odbywali się też spotkania autorskie z takimi pisarzami, którzy są w jakimś polu zainteresowań ojców i dzieci. Przychodzą to też panie, to nie jest zamknięty zupełnie klub, ale no właśnie, animacja. Animacja, ta książka jest w tle, ale biblioteka jak najbardziej animuje, prawda? I animuje wokół książki, wokół takiego spotkania właśnie z czytaniem i jednocześnie ma szansę do tych ojców dotrzeć, żeby oni z kolei dalej swoim dzieciom przekazywali, że biblioteka jest fajna, zapraszali swoich kolegów z dziećmi i tak dalej. Wiedza. Tu jest taki przykład właśnie takiej wiedzy, jakby jak tą wiedzę przemycić i to też myślę, że możecie mieć takie doświadczenia też wy sami. To był pomysł na takie warsztaty komiksowe w bibliotece, prowadzone przez autora książek i co też ciekawe tutaj akurat byłego piłkarza. Zorganizowano festyn, mecz i przez to i prezentację książek pisarzy, piłkarzy. Jest trochę książek o tematyce sportowej, więc tu też można, i też piłkarskiej, więc też można to jakoś ograć. I celem było zainteresowanie też chłopców, tak, tę grupy, która nie jest w bibliotece aż tak liczna. I powstał pomysł na realizację komiksów o historii współczesności Krzywinia, połączonych z konkursem. I były warsztaty, to też działo się we współpracy biblioteki ze szkołą. Warsztaty działy się w szkole, bibliotekarki przyszły do szkoły,
opowiadały, miały takie warsztaty o historii Krzywinia. Na przednim pokazano technikę tworzenia komiksów i uczniowie robili własne komiksy bazujące na tej historii. Więc to jest jednocześnie takie przekazanie wiedzy bardzo konkretnej o historii. Mogli też tę pracę zabrać do domu, porozmawiać z rodzicami, z dziadkami, uzupełnić swój komiks i potem zgłosić go na konkurs. Biblioteka to wydała, te komiksy rozdała zwycięzcom, bibliotekarki wróciły do szkoły, więc to był też taki przykład bardzo udanej współpracy, partnerstwa, książki, biblioteki i szkoły. Też właśnie bardzo takie ciekawe, że to jednocześnie była i konkurs, żeby ta wiedza była przemycona w taki trochę inny niż zazwyczaj sposób. Informacja. Myślę, że tutaj też jest takie dość takie już rozpowszechnione w bibliotekach działanie, czyli warsztaty komputerowe, na przykład e-senior, tak, biblioteka w Człuchowie robiła, prawda? Warsztaty zastosowane do seniorów, ale też spotkania integracyjne dla tych grup, które się wymieniają informacjami i odczuciami, prawda? No bo ten przekazywanie informacji to jest nie tylko w sposób formalny, gdzie to na przykład właśnie bibliotekarz czy bibliotekarka sama lub kogoś zatrudniając z zewnątrz przekazuje wiedzę i jakby informacje o tym, jak się poruszać po internecie, jak te informacje samodzielnie zdobywać, ale też, żeby w ten taki nieformalny sposób to krążyło, prawda? I to też było ciekawe. Informacje o tym, jak można z tych narzędzi korzystać, bo z kolei seniorzy, nie wiem jak u Was, ale ja mam takie wrażenie, że seniorzy są bardzo wdzięczną taką grupą odwiedzającą biblioteki, która z kolei właśnie ma trochę odwrotnie, ma trochę odwrotną sytuację w stosunku do tej, o której mówiłam, to znaczy z kolei tacy już ludzie dorośli, dojrzali i starsi nie mają problemu takiego z skupieniem się na czytaniu. Jak tak zwrócicie uwagę, ja zaczęłam tak zwracać uwagę, takie swoje małe własne obserwacje robiłam, że osoby takie właśnie, nawet już nie mówię o seniorach, tylko takie, wiecie, 50+, kiedy już czytają, to potrafią się naprawdę skupić na tym czytaniu, o wiele bardziej niż młodzi, 20-30-letni, nawet, którzy już po prostu często ten telefon zaraz wraca do ręki. Więc tutaj mamy trochę odwrotny problem, jakby, że ci seniorzy potrzebowali trochę wsparcia w poszukiwaniu tej informacji. Edukacja, tu akurat na przykładzie, to już ostatnia, spotkanie na kawie, jesteśmy przy E, na temat rozwoju osobistego. I tu jest taka edukacja właśnie, która wychodzi trochę poza edukację typowo związaną z książką, z informacją, z czytaniem, ale to jest takie były cykl spotkań na temat rozwoju osobistego. Jest to edukacja taka społeczna, wychodząca naprzeciw, no właśnie, potrzebom, które niekoniecznie były artykułowane przez społeczność lokalną, prawda? Bibliotekarki z Zakopanego mówiły, że zauważały sporo obaw i stereotypów na temat psychologii, hasło terapia, psycholog nie kojarzyła się pozytywnie, więc zdecydowały się na takie ujęcie tego tematu na rozwój osobisty. I tych spotkania trwały po 2 godziny, przez 2 miesiące były realizowane, opierały się na wybranej literaturze i doświadczeniu prowadzących, które akurat były ich też ich pole zainteresowań, interesowały się psychologią, też rozwojem osobistym. No i właśnie na tej wybranej literaturze, którą przecież w bibliotekach jest, przecież są też poradniki, różnego rodzaju książki psychologiczne, można jak najbardziej z tego korzystać. No i żeby tak zachować, nie tutaj, żeby jak zachować taką trochę intymną atmosferę, było maksymalnie 10 osób, więc tutaj nie poszło, ta działanie nie poszło w dużą frekwencję i często nie warto. Też oczywiście zdaję sobie sprawę o różne wskaźniki i tak dalej, w tym czasie wykazać, ale są działania, na których naprawdę nie warto stawiać na samą frekwencję, ale właśnie na jakość. I aż nawet po zakończeniu bibliotekarki z Zakopanego mówiły, że właśnie ta forma warsztatowa się przyjęła, czuć było niedosyt, więc trochę już zostało przełamane to, więc taka cel edukacyjny spotkań w bibliotece też został osiągnięty. Edukacja społeczności lokalnej na temat możliwości tego, co można w ogóle jeszcze robić w bibliotece oprócz właśnie wypożyczania książek i jakie książki można tam spotkać. Słuchajcie, a teraz to chciałam Was jeszcze tak szybko podpytać, a co Wy ostatnio robiliście przy kawie, czyli przy kulturze animacji, wiedzy, informacji, edukacji w bibliotece, czy na szybko jakieś może przykłady tego, co ostatnio, jakieś ostatnie rzeczy, które robiliście, może coś Wam się przypomniało z tych przykładów, które podałam. Szkolimy się dziś, super. Narodowe czytanie. Na narodowe czytanie też jest dużo super pomysłów, myślę, że warto czerpać, naprawdę. Też
Powiedzmy od siebie nawzajem, oczywiście mówmy skąd tę inspirację czerpiemy, ale nie warto właśnie na siłę wymyślać czegoś na nowo, naprawdę jest mnóstwo dobrych przykładów, jak można fajne rzeczy zrobić. O, warsztaty relaksacyjno-artystyczne. Super. Warsztaty komiksowe, o, też z panem Masternakiem. Spotkanie z aromaterapią, no, narodowe czytanie widzę króluje, bo to jutro, prawda? No dobrze. Słuchajcie, to takie przykłady właśnie tego, jak można, co można robić właśnie na takiej nakawie. A, było 7 września, przepraszam, ale jutro jest... Było 7 września, coś mi się pomyliło, bo coś jutro też jest. Może w tej jednej bibliotece, w której akurat byłam, się przygotowywali. Ale macie rację, oczywiście. O, stoisko na drużynkach, super, bo biblioteka właśnie też wychodząca z murów biblioteki, to jest bardzo ważne, prawda, że są ludzie, którzy nigdy do biblioteki nie wejdą i wiemy o tym, są ludzie, którzy nigdy do biblioteki nie wejdą, bo mają dużo różnych barier, ale my możemy wyjść do nich, możemy chociaż z daleka mogą zobaczyć, że te bibliotekarki to są normalni ludzie i te książki to nie są jakieś stare, wiecie, w gazety obłożone, rozpadające się luminy, tylko fajne nowości. To już jest bardzo dużo, więc wychodzenie na zewnątrz w różnych sytuacjach, drużynek, pikników, festynów, to jest naprawdę super. To jest i animacja właśnie, ale też dostęp do wiedzy i kultura. Młodzieżowe, dyskusyjne kluby książki, stare zdjęcia, spotkania dla całych rodzin. Mazopiknik, o, stylistka książka gratis. Zaczytane podwórka. O, to fajne, kojarzę ten projekt. Dzień kobiet, klub historyczny. O, festiwal japoński, super. Super. Słuchajcie, no więc jak mówimy tak o kawie, no to jeżeli spotkania przy kawie, no to ten bibliotekarz, bibliotekarka to byłby takim baristą w takim razie, prawda? Osobą, która serwuje tą kawę, więc spotkania przy kawie z bibliotekarzem baristą, który jest baristą nie bez powodu, jest jednocześnie bibliofilem, bibliofilką, animatorem, regionalistką, informatykiem, strategiem, strateżką, trenerką, adwokatką biblioteki. Właśnie. I tym wszystkim takim baristą właśnie bibliotekarz jest. Nie mówię tutaj, nie chcę mówić, że powinien być, bo to wiem, że na bibliotekarzu już dość dużo jest nałożone i też takich oczekiwań i obowiązków, a myślę, że każdy z nas, każdy z bibliotekarzy, nie róbmy z bibliotekarzy baristów, please, ale nie takich dosłownie baristów, nie takich do serwowania kawy. I nie takich do od wszystkiego. Słuchajcie, myślę, że każdy z tego baristy może wybrać coś swojego. Coś, w czym jesteście, czujecie się mocni, to jest wasze, możecie czujecie się mocni w samych książkach, to jest wasze, chcecie opowiadać, rozmawiać o książkach, czytać, jesteście zapalonymi regionalistkami, regionalistami, trenerką, lubicie prowadzić jakieś warsztaty dla dzieci, albo lubicie opowiadać o bibliotece, jesteście takim żywym adwokatem, adwokatką. Super. To nie, też jestem daleko od tego, żeby tutaj wciskać bibliotekarzy, bibliotekarki w to, żeby byli wszystkim nagle, tak, że napisaliście na początku, że bibliotekarz to taki człowiek orkiestra. Owszem, ale też jakby to nie znaczy, że trzeba zawsze wszystko umieć. Ja też daję taką zachętę do tego, żeby trochę odpuścić, trochę być takim, wiecie, zdecydować się na coś. Nie można być wszystkim. Zdecydujmy się, kim chcemy być, na co chcemy postawić, w czym czujemy się najlepiej i czym chcemy zarażać, prawda? I możemy być takim baristką tylko, czy baristą tylko z wybranych nam obszarów. No dobrze, a jak wykorzystać te super moce w noc bibliotek? Słuchajcie, jak być taką właśnie te swoje moce na kawie? Tu już takie kilka przykładów właśnie podałam tego, jak można na kawie, kulturze, animacji, wiedzy, informacji, edukacji, jak może biblioteka działać, cały czas mając tą książkę, tak jak to chciałam tak zaznaczać od początku, cały czas mając w głowie tą supermoc, którym są dla mnie akurat w tym wymiarze ludzie i książki w bibliotece, jak można je wykorzystać. Chciałam wam tylko na końcu jeszcze pokazać takich parę przykładów, które do mnie osobiście bardzo przemówiły, albo są takimi właśnie ciekawymi punktami wyjścia, a potem jeszcze może się podzielimy jakimiś doświadczeniami waszymi, jakie są właśnie takie, jak można wykorzystać supermoce bibliotek. Słuchajcie, jest taki, to co mi przyszło do głowy i to co mi bardzo zarezonowało, to jest warsztaty kreatywnego pisania, tutaj akurat dla dorosłych, ale mogą być też dla młodzieży. I te warsztaty kreatywnego pisania
One mogą się wydawać czymś bardzo takim skomplikowanym, bo no, są całe kursy kreatywnego pisania, ale ja byłam na jednych, takim bardzo krótkich warsztatach i naprawdę świetnie się bawiłam. Te warsztaty kreatywnego pisania mogą być prowadzone w dłuższej perspektywie, mogą być takie regularne spotkania dla osób, które chcą może zacząć pisać, ale nie mają odwagi, albo jeszcze nie zaczęły. To nie musi być na razie taki klub, wiecie, gdzie się dzielimy już tym, co stworzyliśmy, bo oczywiście są też takie, gdzie dzielimy się tym, co napisaliśmy do szuflady, czytamy, opowiadamy, dajemy sobie rady, ale może taki klub, albo warsztaty dla zupełnie początkujących. I słuchajcie, to jest, to naprawdę może to jest taka gra właściwie wyobraźni. Ja spotkałam się z takimi, z jednej strony jedno zadanie było takie, że pani, która prowadziła te warsztaty, po prostu postawiła jabłko przed nami i powiedziała, żebyśmy opisali to jabłko tak, jakby opisał je nasz ulubiony pisarz w takim stylu. Albo tak, jakby opisał je nasz ulubiony malarz na przykład, albo dawała jakiś przykład, na przykład tak, jakby go opisał Picasso. No i teraz jest gra wyobraźni, jak opisałby, nie namalował, ale opisałby jabłko Picasso na przykład, tak? Albo Rembrandt. No, to są dwa różne jabłka, domyślam się. Ale jeszcze jedno tutaj obok, takie może na razie wydające się dziwne słowa, nie związane ze sobą. Też się spotkałam z takim ćwiczeniem, w którym po prostu dostaliśmy kartkę. Właśnie też ważne, żeby pisać ołówkiem, długopisem, pisać ręcznie. Wykorzystując w takim krótkim eseju, opowiadanku, ale taki naprawdę krótki, mieliśmy na to ograniczony czas, historię, która zawierała w sobie koniecznie cztery słowa. Statek, książka, kiszona kapusta, jednorożec. Trzeba było te wszystkie cztery słowa zawrzeć na jednej kartce, w takim historii, opowiadaniu na jednej kartce. I to jest też świetne ćwiczenie z wyobraźni, które właśnie ćwiczy to, co ćwiczy się też czytając, prawda? Ci, którzy czytają, pewnie mają, już mogą mieć dużo historii w głowie, które miały te, dość mogłyby się wydawać takie trochę nieprzystające do siebie słowa, ale no właśnie, kreatywne pisanie. Jeśli już jesteśmy przy kreatywnym pisaniu, to są też takie warsztaty, które prowadzi Lesje. Lesje jest taką, no właśnie taką, takim grupą, taką już międzynarodową, która tworzy takie krótkie, ale bardzo chwytliwe i takie opisujące rzeczywistość hasła. I o ile oni mają, sami prowadzą jako organizacja swoje warsztaty, to nic nie stanie na przeszkodzie, żeby stworzyć samemu takie krótkie hasła właśnie. No właśnie, gdy myślę o tam, brakuje mnie tu, albo hamak, elastyczne miejsce pracy, bardzo sugestywnie napisane. I to można robić zarówno po prostu z wyobraźni, ale też na przykład biorąc książkę, każdemu rozdając książkę, każdy indywidualnie na przykład ma z jakiejś jednej strony wybrać jedno słowo, a potem złożyć je. Tak samo działa Blackout Poetry, która akurat jest stroną po angielsku. Tutaj jest link, ale można tam dowolny tekst wrzucić i on losowo wyciemnia większość tekstu i to nie wiersz, wrzuca się taką stronę książki albo tekstu, którego samodzielnie się napisało prozą i on wyciemnia większość, zostawia tylko niektóre słowa, które tworzą taki biały wiersz. I można później na tej podstawie z tej rozsypanki słów tworzyć własną poezję albo właśnie własne takie hasła, czy też własne takie trochę... tutaj kicham, że połączenie z internetem słabe, ale mam nadzieję, że dotrzymamy. Albo własne jakieś takie haiku, albo takie jakieś zabawy słowne. Więc tutaj można z różnych narzędzi też korzystać internetowo, ale na pewno naprawdę nie trzeba. W sensie można to zrobić też zupełnie z papierowymi książkami, rozdając je i właśnie proponując taką zabawę słowami niezwiązanymi z treścią. O tak. Tu jest taki przykład, to ja wiem, że tutaj jest Biblioteka na Woli z nami, więc tutaj też pozdrawiam serdecznie, to jest akurat taki przykład, który tylko dałam jako taką trochę zajawkę, to są literackie spotkania dyskusyjne, które na pewno wiele z Was już robi i u siebie organizujecie pewnie jakieś dyskusyjne kluby książki. Czasem jest też haczyk w nazwie, żeby na przykład dyskusyjny klub książki brzmi trochę, no właśnie jakoś taki może bardziej taki wysoki próg wejścia, albo że tak, że trzeba na to chodzić już od dłuższego czasu, ale takie spotkania dyskusyjne, które na przykład mają swój temat przewodni, na przykład jakiś bardzo taki chwytliwy temat
zarzucimy literatury młodzieżowej, na przykład zaprosimy właśnie do dyskusji, do debaty oksfordzkiej. Czasem też spotykałam się z takimi zadaniami, gdzie z literatury dla młodzieży wybierano jakiś wątek i zapraszano też ze szkoły na przykład, tak? Ale też otwarte mogą być takie dyskusje, gdzie grupa miała się podzielić na tak lub nie, czyli jakiś bohater niezrozumiany, tam nie jest zły, tylko niezrozumiany, tak? Tak lub nie na przykład. I to też są takie ciekawe właśnie dyskusje, tylko oczywiście wcześniej bardzo dobrze, dobrym pomysłem jest wcześniej zrobić taki trochę cykl warsztatów, albo może chociaż takie pojedyncze spotkanie na temat tego, jak w ogóle się prowadzi dyskusja. Bo to też różnie z tym bywa, na różne młodzież, ale też dorośli w różny sposób są nauczeni tej dyskusji lub nie. A są takie zasady, które też można znaleźć, takie zasady dobrej rozmowy. Też polecam przy tej okazji Fundację Nowej Wspólnoty, która zajmuje się właśnie dyskusjami i na stronie Fundacji Nowej Wspólnoty można znaleźć taki trochę przewodnik tego, jak dobrze rozmawiać, jeśli chcielibyście takie trochę merytoryczne kwestie. A tutaj też przykład też tej samej biblioteki, który ja bardzo lubię. Ich klub Sherlockowy, właśnie nawiązując do dyskusji, debaty, to była debata oksfordzka o John Locke'u, tak zwanym. To też dość kontrowersyjny temat dla niektórych, bo klub Sherlockowy spotykał się i dyskutował o Sherlocku Holmesie, o serialu, ale nie tylko, też o książkach, o tym, jak to jest w ekranizacji, jak to jest w oryginale. I tutaj był taki temat, taki zaproponowany, rozmowa o doktorze Watsonie. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? John Locke, czyli John i Sherlock, to jest taki, dla tych może, którzy nie wiedzą, to jest taki często fani danej książki, tak zlepiają imiona bohaterów głównych lub niegłównych, których uważają za parę i tworzą w jedno imię. Tak, czyli John Sherlock na przykład, to jest John Locke. Czasami z Harry'ego Pottera też się z tym spotykam, Dramione, to jest jakiś tam Draco Malfoy i Hermiona Granger na przykład, tak, różne są. Od dawna rozpala wyobraźnię fandomu, czyli tej grupy fanów, zapraszamy na debatę oksfordzką, podczas której wspólnie będziemy się teraz znaleźć odpowiedź na pytanie, is John Locke real? Czyli trochę tutaj, w tym wypadku ja nie byłam na tym spotkaniu, byłam też na innych takich debatach oksfordzkich, gdzie wcześniej to akurat była młodzież, musieli trochę cofnąć się do książek, znaczy wrócić do książek i znaleźć argumenty, że tak, to jest coś, co nie było wprost napisane, ale te postacie ewidentnie mają się ku sobie, bo on tutaj powiedział, a potem coś zrobił, a potem jest opisane, że jakoś tam spojrzał, a druga mówi, nie, bo to wcale nie, bo widzicie w innej stronie, w innym rozdziale, to jest powiedziane, że on się w kimś innym tam zakochał, więc to nie może być prawdziwe. To też tak trochę zachęca do tego, żeby wrócić do książki, żeby faktycznie uważnie ją przeczytać, żeby mieć jakiś cel w tym, co też zachęca właśnie do takiego innego spojrzenia na książkę, zwłaszcza tych młodych ludzi, którzy no właśnie często mają problemy ze skupieniem się, a tutaj trochę tak przez taką grywalizację, przez taką dodatkową motywację, muszą coś znaleźć, muszą coś, do czegoś to się im później przyda. To jest dość właśnie, no nie wiem, kontrowersyjny lub nie, trochę temat o tym, czy John Locke, czy John Watson i Sherlock Holmes tak naprawdę byli sobie zakochani, ale można to zrobić na różnych innych przykładach. Inny to jest też z jedna z bibliotek, z którymi akurat miałam przyjemność współpracować. To mi się bardzo podobało, to jest tak zwany Bibliotekon, czyli Festiwal Fantastyki. To jest bardzo mała biblioteka, która zrobiła taką trochę edycję wzorowaną na różnych festiwalach fantastyki, które są bardzo duże. A to jest mała miejscowość, mała gmina, która właśnie stworzyła nawet specjalny escape room na bazie takich motywów literackich, no właśnie, cosplay, konkurs na strój w stylu fantazy, czyli to takie dzieciaki, które akurat w tym się interesują, oni akurat rozpoznali to w swojej diagnozie, którą robili w ramach programu Blisko, że to jest akurat temat, który młodzież lubi, o którym młodzież czyta, oni są dość blisko Poznania, tam jest tak Pyrkon się odbywa co roku, czyli właśnie taki duży zlot fanów fantastyki. No i tak na przykład właśnie taki bibliotekon, tak, właśnie to oparte, że to można nie bawić się tylko na dużych, ogromnych, komercyjnych konwentach, ale też biblioteka i jej książki mogą być tym właśnie, co jest takim otwartym, że nie trzeba kupować swoich książek, można iść do biblioteki.
Inną taką propozycją, która mi bardzo się podoba, są dociekania filozoficzne. I tu polecam taki kanał Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, który ma taki cykl w ogóle filmików o tym, jak prowadzić warsztaty z dociekań filozoficznych, co warto przeczytać, jeśli chcielibyście, bylibyście tym zainteresowani, na czym polega ta metoda, ale też taka godzinna rozmowa, spotkanie z profesorą Aldoną Pobojewską o tym właśnie, dlaczego warto, co to rozwija. To jest taki fajny nurt, który nie jest nowy, bo to jest znany od starożytności, ale trochę odkrywany na nowo, w jaki sposób właśnie myśleć o świecie, czytać i jakby zadawać dobre, celne pytania. Tak? I to też jest bardzo fajnie, rozwija wyobraźnię, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Też może do takich czytelników już świadomych też dotrzeć, ale można jednocześnie ubrać to jakoś tak, żeby dotrzeć też do tych może mniej zdecydowanych. Inna, którą mi się bardzo podobała inicjatywa, to jest takie reading party, czyli właśnie takie trochę impreza czytania, tylko że to jest takie dość przewrotne. To była w czytelni Elektra w Warszawie, gdzie można było przyjść, było specjalne miejsce, gdzie była gotowa kawa, herbata, można było puszczyć płytę z gramofonu w tle i czytać po prostu. To nie było czytanie na głos, to nie było czytanie razem jednej książki, to było po prostu przestrzeń, można było przyjść, zanurzyć się w fotelu, w pufie i po prostu czytać. Jeśli można się było zainicjować rozmowę o tym, co się czyta, można kogoś zagadać o to, co czyta, czy coś poleca, można się przenieść trochę dalej, żeby nie przeszkadzać tym czytającym, ale w centrum było czytanie, czyli taka odpowiedź na to przebodźcowanie, na to, że wszędzie są różne atrakcje, na to, że wszędzie coś się dzieje. I to mi trochę przypomniało taką inicjatywę, którą robił, co prawda, Dom Kultury, nie biblioteka, ale zrobiła jeden z domów kultury, z którymi miałam przyjemność też współpracować, zrobił taki festiwal nudy. To znaczy festiwal dla młodzieży i dzieci, na którym nic nie trzeba. Są różne możliwości, były tam różne pufy, różne klocki, ale nic nie trzeba. Nie było, była też taka strefa ciszy, że można było sobie poleć w hamaku albo właśnie z książką i zaprosili dzieciaki po prostu na festiwal nudy. I to jest coś, co też odpowiadało na taką potrzebę wyciszenia się, no bo ze wszystkich stron nas dorosłych bombardują bodźce, rzeczy, które musimy zrobić, ale to już nawet od przedszkola dzieciaki opowiadały, że one mają już zajęć dodatkowych, dużo się dzieje, jest głośno i tak dalej. No to była właśnie taka odpowiedź na to, żeby trochę nie konkurować z tym światem, który pędzi coraz szybciej, tylko proponować mu alternatywę. To już są takie pomysły, które właśnie gdzieś tam widziałam i myślę, że mogą fajnie trochę dopełniać takie działania. Na przykład tworzenie bibliotecznych memów, czy biblioteczne challenge, tak? Na przykład kto, nie wiem, przeczyta 5 książek z okładkami w różnych kolorach, na przykład i napisze o nich recenzję, kto przeczyta, nie wiem, 3 książki, które mają nazwę jakiegoś ptaka w tytule, i tak dalej, i tak dalej. Różne są challenge i takie właśnie memy różne powstawały też w tej praktyce, no, właśnie nasi czytelnicy, nowi. Drodze po karty. Takie narzędzia do tworzenia memów w internecie są często darmowe. Ja nawet teraz nie potrafię sobie przypomnieć konkretnych nazw, ale myślę, że jak w Google po prostu się wrzuci tworzenie memów, własne memy, jak stworzyć mema, to bardzo dużo takich narzędzi po prostu jest online dostępnych. A to takie trochę bardziej klasyczne, czyli pokaz mody literackiej, to też jedna biblioteka zrobiła taki książkowy pokaz mody, czyli właśnie wypożyczyć ze współpracy ze szkołą i z miejscowym teatrem, ale nie trzeba tego robić też nawet z teatrem, można po prostu z własnych, trochę na taką na zasadzie imprezy przebieranej zachęcić, żeby się przebrać w postacie z książek po prostu, tak? I nam zrobić czy oficjalny pokaz mody, czy po prostu zaprosić na taką tematyczną imprezę. Inny przykład to taki też bardzo prosty, myślę, w swojej prostocie dość ciekawy. Cykl Odkrywamy Fredrę, to było w zeszłym roku. Cykl postów tematycznych na Facebooku, na stronie, które różne ciekawostki na temat Fredry przybliżały przez jakiś czas, przez miesiąc. A później był quiz na przykład. Ci, którzy śledzili, to byli dobrze do tego przygotowani. Był taki quiz na zasadzie właśnie drużyn, podzielenia się, czasu na odpowiedź. Taka właśnie grywalizacja trochę ciekawa, więc kto śledził te ciekawostki, to miał trochę fory na mur albo wiedzy własnej. I też ciekawe to się sprawdzało. Słuchajcie, no właśnie, no i teraz docieram już do końca, właściwie to już powinniśmy kończyć, więc jeśli jeszcze macie jakiś, może coś wam przyszło do głowy, coś wam się przypomniało z tego, co sami robiliście, jakieś pomysły, jakieś inspiracje, jakieś marzenia, plany, jakie macie na tą tegoroczną Noc Bibliotek,
to napiszcie proszę w komentarzu, może się jeszcze doda do tego naszego banku inspiracji. Ja tylko na końcu chciałam dodać, że właśnie, że taki mój przekaz jakby taki na początku, który mam nadzieję, że wybrzmiał, że pamiętajcie, że macie mnóstwo supermocy, wy jesteście sami superbohaterkami, superbohaterami w swoich społecznościach, a biblioteka jest super miejscem. No i przede wszystkim, że nie zapominajmy o książce w tym wszystkim, prawda? Ja wiem, że to wszyscy mamy książkę w sercu, ale też warto myśleć o tym i pamiętać o tym, że to, że biblioteka ma tą książkę, ma możliwość rozwijania głębokiego czytania, nawyku czytania, krytycznego myślenia, też czytania z zrozumieniem, jest to taki zasób, który naprawdę jest olbrzymią supermocą i możemy i się tym dzielić, i z tego korzystać, i dawać to tej lokalnej społeczności. Więc pamiętajmy o książkach i o czytaniu. Ja wam bardzo dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to też zapraszam, albo jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować już później, to zapraszam też do kontaktu mailowego j.szymanska@etnograficzna.pl. Super, dziękuję. Słychać mnie chyba. Dzięki wielkie, Justyna, za inspirujące spotkanie. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Było tego mnóstwo, ale nie martwcie się, bo będzie na pewno nagranie, udostępnimy je wkrótce. I do zobaczenia na Nocy Bibliotek już 11 października. Dzięki, że jesteście. Do widzenia. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.